Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, teraz już jest aktualizacja, czyli 10. niedziela zwykła, taka następuje, jest 9 czerwca, Anno Domini 2024. I dzisiaj Słowo Boże, moi drodzy, jak zwykle bogate, ale tak kieruje myśli ku dwóm misterium. Misterium iniquitatis, czyli misterium tajemnicy nieprawości, i misterium fidei, czyli tajemnicy wiary. Zobaczcie, pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju mówi nam o grzechu. O grzechu pierwszych rodziców, o zwiedzeniu Ewy i w ogóle takie zrzucania, o zrzucaniu winy na siebie, tak? A Adam na Ewę, Ewa na węża, ja Boż się w sumie tak wypina na to wszystko. Natomiast to pytanie Pana Boga: Adamie, gdzie jesteś? Możemy zapytać się, bo misterium nieprawości trwało od tego momentu i trwa i jeszcze trochę będzie trwało, ponieważ diabeł, moi drodzy, nam nie daruje. Mogą być takie przebłyski, że niby to jest lepiej, fajniej, w ogóle cieszmy się z tego, z takich, jak to mówi święty Ignacy z Loyoli, momentów pocieszenia. Natomiast to, że przyjdzie moment, jak to święty Ignacy mówi, strapienia, to, że przyjdzie gorszy czas, oczywiście, moi drodzy, bo diabeł mówi Słowo Boże, jak lew ryczący krąży, powie święty Piotr, szukając kogo pożreć, i jest taką małpą Boga, że będzie właśnie udawał takiego lwa, który przecież jest lwem z pokolenia Judy, to jest Jezus Chrystus, ale chce się pod Niego podpinać i bardzo skutecznie to robi, bo nawet potrafi kamuflować się pod pokorą. Natomiast tak na marginesie, drodzy, pamiętajcie, diabeł nie jest w stanie nigdy podszyć się pod posłuszeństwo. A jeżeli ktoś idzie drogą pokory i posłuszeństwa, naprawdę diabeł go nie przełama. Moi drodzy, działa zły. Pan Jezus też kapitalnie kamufluje diabła, jak zobaczyć, że on kombinuje. No zobaczcie, diabeł po ludzku jest zawsze bardzo logiczny. Dlatego jak rozpatrujesz jakąś sytuację, nie możesz ją rozpatrywać tylko po ludzku, bo myślenie Boga, diabła, a człowieka jest bardzo bliskie siebie. I tylko Bóg wchodzi z takim pionizatorem, żeby wsadzić klin i pokazać, to jest myślenie Twoje, ale to jest myślenie diabła. Natomiast może się zrobić miszmasz. Zobaczcie, jaki miszmasz mieli faryzeusze, gdzie mówili, ma Belzebuba i mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. I Pan Jezus mówi, no jak szatan może wyrzucać szatana? Gdybym ja był od diabła, no to jak mam go wyrzucić? Ja go wyrzucam mocą Boga. Czy wy tego nie rozumiecie? No jak widać, nie do końca, kochani, z tej Ewangelii widzimy i zrozumieli, prawda? Diabeł, kochani, kombinuje. I może nas tak wyprowadzić, że nie tylko wejdziemy w grzech, w słabość, ale my tam się będziemy dobrze czuli, będziemy zacierać granice między dobrym a złem, prawem a fałszem. To jest dzisiaj największe zwycięstwo diabła, że ludzie uznali, że go nie ma, albo jeszcze także, że no właśnie, w sumie, a nieważne co ja robię, ważne, że ja robię po swojemu, mam swoje racje, swoje prawdy. Nie. Jest jedna prawda, prawda Jezusa Chrystusa. Mamy 10 przykazań, moi drodzy. Potrzeba nam tego radykalizmu, ale diabeł będzie bardziej taki laicyzm, materializm w nasze serca wprowadzał i bardzo łatwo w tym wszystkim się po prostu pogubić. Będzie chciał nas doprowadzić także, co mówi Pan Jezus, do grzechu, który może być nieodpuszczony na wieczność, grzechu wiecznego, czyli grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ale bardzo spokojnie, kochani. Jest 6. Mówi dzisiaj katechizm Kościoła, oczywiście na bazie Pisma Świętego, 6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast bardzo ważna rzecz, moi drodzy, wszystkie one opierają się albo o nadmierną ufność w Boże miłosierdzie, która jest trochę takim cwaniaczkowaniem i takim żyłowaniem na tym Bożym miłosierdziu, albo żadnego wkładu własnego, na zasadzie kochaj mnie Panie Boże, bo mnie masz, ale też z drugą skrajnością jest taką totalną nieufnością w Bożym miłosierdzie, takim fałszywym przestraszeniem się Bożą, już nie Bożą bojaźnią. Moi drodzy, diabeł bardzo skutecznie będzie chciał nas tutaj w takie sprawy wprowadzać. Innymi słowy, żebyśmy albo zginęli w jakiejś frustracji, agresji, złości, zarobiłości, zazdrości, gniewie, buntu, w buncie, albo z drugiej strony w poczuciu bezsensu życia i w ogóle moje życie to totalnie nie ma żadnego sensu. To jest, kochani, Bóg w misterium wiary przychodzi z bardzo klarownymi rzeczami. Jezus dzisiaj mówi, przeczytajcie sobie czytanie drugie ze świętego Pawła do Koryntian, że my mamy stać się ludźmi duchowymi. I nawet jak na zewnątrz coś tam nie idzie, to odradza się, mówi Paweł, ten człowiek wewnętrzny, mimo że zewnętrzny, nie wiem, upada, marnieje, starzeje się. Bo chodzi o wnętrze, drodzy. I my mamy być młodzi duchem.
I Duch Boga rozwija się w nas kiedy? Kiedy wprowadzamy w te miejsce, gdzie jesteśmy, pokój, radość, miłość, zgodę, przebaczenie. Wtedy jest Bóg. Natomiast Pan Jezus mówi, właśnie diabeł to zawsze dom na dom się wali, jeden przeciw drugiemu, tak, żeby niszczyć, żeby burzyć. Inna rzecz, moi drodzy, będą nas na drodze Bożej spotykały przeciwności. O Panu Jezusie też mówili, postradał zmysły i poszli to sprawdzić jego ziomkowie, Matka Boża, kuzyni. O Tobie, o mnie też mogą mówić, jesteś jakiś dziwny, przestań z tą wiarą, daj spokój, jesteś, nie wiem, dewotą. Niech przypinają łatkę. Bójmy się, moi drodzy, jak mówił mój kolega, że wszyscy nas będą błogosławić, nam klaskać. Bo to może być zwodnicze. Czy ja jeszcze idę dobrą drogą? Bo na drodze Boga musi pojawić się krzyż, moi drodzy. Naprawdę musi, nie tylko może. No i podpowiedź jeszcze, zobaczcie, moi drodzy. Matka Boża i kuzyni niby nieuszanowani, bo przychodzą do Pana Jezusa, chcą się z Nim zobaczyć. Kto jest moją matką? Kto jest moimi braćmi? Kto słucha słowa Boga? Kto pełni Jego wolę, mówi słowo. Matka Boża, ona wiedziała, że pełni wolę Boga. Ona wiedziała, że słucha i rozważa Boże Słowo. Jeżeli trwasz przy Bogu, rozważasz Jego, Jego Słowo, trwasz w sakramentach, szukasz Jego woli, to bracie, siostro, diabeł nie ma szans. On będzie kusiał, będzie kombinował, będzie się łasił jak taki kot, ale nic ci nie zrobi. A jak zrobi, to tylko na tyle, ile Bóg pozwoli, więc będziesz i tak obroniony, będziesz radosna. Dlaczego? Bo wiesz, że to jest wszystko w linii Boga. Drodzy, proszę Was i życzmy sobie, byśmy szli drugą wiarę. Prośmy, żeby Matka Boża pomogła nam iść tą drogą, Duch Święty, a unikajmy drogi nieprawości, misterium, inikwitacji. Niech nas strzeże, prowadził Matka Wszechmogący, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen.